Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Dzisiaj oczywiście flet na osadzie, no bo jakby inaczej. I zobaczymy w sumie. Może wrzucę mu na... Dobra. Dzisiaj oczywiście standardowo. Pierw bronowanie tutaj tego pola nowego. Później tutaj siewy i jeszcze walniemy sobie tutaj. W starsze czasy to wały. Tak chyba sobie będę wałował, tak wałował. Będę sobie to jakoś tutaj tak poskosię tutaj. Dwanaście na godzinę z bronami, więc dobra. Będziemy sobie bronować powoli. A później to zasiejemy. Nie mogę się, ciągle nie mogę się przydać do tej 60, jak ona skręca. No ta siódka taki dziwny skrętła. Nie wiem czemu, ale to tylko w tym farmingu tak jest. Widzicie? On tak dziwnie jakoś skręca ten Ursus. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale ja już to mówiłem w ostatnim odcinku. Więc oby jak najszybciej wyjść z tej ery 60. Ja oczywiście ja bym chciał jak najdłużej, wiadomo. Się pobawić 60, no ale też nie można całą serię 60 jeździć, tak? 60 będzie pewnie do paszowo została. Tak to będzie wyglądać. Dobra, wsteczny. No i zabronujemy to, zasiejemy. I zwałujemy, a w kolejnym odcinku... Co w kolejnym odcinku? Tego wam nie powiem. Bo ja sam nie wiem. Bizon. Myślałem na zmianę bizona. Na większego. Ale tak sobie stwierdziłem, że jeszcze ostatni sezon sobie zrobię sobie bizonem. I potem sobie wymienię go na większego. Nie będę mówił jak... Na jakiego. Albo dobra, powiem wam, że chcę kupić giganta i tyle. Zrobię sobie tutaj dwa poprzeczniaki. I będzie luks. Będzie luks torpeda, ja wam mówię. No. To jest odcinek na czwartek. Na środę były Czechy. Albo Amerykan. Zależy jak to ustawię, ale chyba Amerykan. Nie. Amerykan był w niedzielę, a Czechy były w środę, czyli wczoraj były Czechy. Bo w niedzielę nie było, bo w niedzielę był Amerykan, dlatego są Czechy. W środę. W środę są Czechy. We wtorek Felsbrun, którego muszę nagrać. No i muszę jeszcze nagrać sobie... Czy nagrać sobie choć Baleron, ale żeby nagrać choć Baleron, to muszę tam iść i sobie save'a pierw ogarnąć. A to nie jest takie hop-siup ogarnąć choć Baleron. Muszę tam dosiać raz, dwa, trzy pola. A to trochę zejdzie jeszcze czasu. Jeszcze godzina ogarniania save'a, jak nic tam jest. Dlatego od razu na pierwszy strzał przyszedłem tutaj. Na fleta, bo wiedziałem, że mam fleta ogarniętego. Wiedziałem, że save'a mam ogarniętego, tylko weź nagrać. Dlatego tak wyszło, że jest sobota 14:08. Kruk będzie chyba o 16, albo później, nie wiem. Dlatego wykorzystuję ten czas, póki kruka nie ma, żeby jak najwięcej tutaj sobie ogarnąć odcinków. No bo w tygodniu to wiadomo, że będzie... A, ten mnie zapraszał. No nie, no teraz CS. Nie chcę im się CS grać. Myślałem, że Kruk mnie do mnie pisał, ale to nie. Na szczęście nie. Dobra. Wiem, że to trochę dziwnie brnuje, no bo nie mogę się przyzwyczaić do tego skrętu, tego ciągnika. 61 minut.
61 milionów potrzebuje. O kurwa. No dobra, jeszcze dwa przejazdy i ta strona będzie zabronowana. No bo na świeżą orkę nie chciałem robić. To raz, a dwa, że przydałaby się jakaś talerzówka chyba. Może jakąś talerzówkę sobie fajną znajdę do mojej czwórki. No przydałaby się jakaś talerzówka, żeby średnisko po rzepaku zrywać. Bo tu będzie siany rzepak. A i kiszonki dało 101 ton, jakby ktoś pytał. Kiszonki z trawy. No powiedziałem, że 100 ton. Oczywiście silo sobie podmieniłem. Żeby nie było, podmieniłem sobie silos. No, dużo lepsze mi się wydaje. O, tu może być impreza. Bo nie wygłaskałem tego terenu. Ale dobra, brony załapały. Siewnik też złapy, bo siewnik jest mniejszy. Damy radę. A wracamy. No i dobrze, że Czechy nagrałem sobie, bo ja bym się zaorał, jakbym dzisiaj miał jeszcze Czechy nagrywać w sobotę. Dobrze, był piątek, sobie nagrałem te Czechy. Co prawda siedziałem do trzeciej nad ranem, żeby Czechy nagrać, ale no... No ale trudno. Do trzeciej nad ranem siedziałem na kompie. Żeby ogarnąć baba Czechy. Widzicie, jakie poświęcenie? A mógłbym w ogóle tego nie... Mógłbym sobie odpuścić na razie te Czechy i iść na przykład, iść sobie spać. Ale nie, wolałem iść na Czechy, sobie ogarnąć Czechy i... Dobra, siódka tu. No i teraz... Rzepak, dobra. Sobie zresetuję licznik. Ale mu tam dusi. W sumie nie wiem, jakim biegiem będę chciał. Na trójce pójdzie? Czy będzie za szybko? Zobaczę, bo w sumie nie siałem jeszcze. Tym siewnikiem. Znaczy siałem tym siewnikiem, ale siódka nie dawała rady. Idzie 15, a na trójce ma niby 30 na licznik. Więc sobie mogę nawet mu na dwójkę wrzucić, żeby troszeczkę większe obroty miał kolega. No i dobra. Pierwszy się w rzepaku na flecie, na osadzie. Oczywiście z poprzecznikami się je, żeby nie było. Nie no, jak tak fajnie pójdzie ten czwórką sianie. Jak tak fajnie pójdzie to czwórką sianie, to jeszcze drugie pole sobie zasieje. Rzepakiem. Na odcinku oczywiście. Bo tamte dwa pola, no to ja już poza odcinkiem sobie zasieję. Pszenicą. Czy tam... Może jakiś owiec wiosenny. Nie wiem, zobaczę, pomyślę. Ale widzę, że to dosyć będzie szło to sianie. Dość sprawnie idzie to sianie, widzę. Czwarty przejazd, a już taki hektar zasiałem? Hektar, no 7 arów zasiałem. O, przy okazji sprawdzę sobie, ile te pole ma hektarów. Bo tego w sumie nawet nie wiem. Amuluj. Oczywiście muszę ciągle rewersu używać, żeby cofać, ale jakby nie miał skrzyni biegów, to dużo gorzej by to szło.
Trochę ciężkie jest to, że trzeba sobie wajchować przód tył. No ale co ja za to mogę, tak? Tutaj minuta została, dobra. Oczywiście jeśli chodzi o to, co mówiłem, to jest 61 milion, no to ja gram sobie w grę na telefon, jakby co. Na w Tycoona jakiegoś tam. Bo potrzebuję do upgrade'u 61 milionów. Ale to się da. To się wszystko da. Do tyłu. Dobra, już ta dziwna górka jest zasiana. Więc teraz już będzie dużo lepiej. Dobra, start. O! Dobra. Powiem wam tak. Idzie fajnie te siewy. Oczywiście sobota 17 czerwca. Dziś odcinek z Gear Crux wyjechał. Już pewnie dawno obejrzeliście go. Ja nawet nie wiem, jak on siadł. Muszę zobaczyć później. Coś się stało. Tu się coś stało. Dobra. Naprawione. Do tyłu. Jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu. Nie, no mówię, fajnie idzie tym 3-metrowym siewnikiem. I czy będę zmieniał ziemnik? Na razie nie, no bo dopiero to jest drugie sianie nim, więc trochę za szybko na zmianę. Dlatego kombajnem też chcę jeszcze jedne żniwa zrobić, żeby chociaż sobie trochę ten 3 razy chociaż pokosić. A później wiadomo, zmiana kombajnu, a jak zmiana kombajnu, no to i dokupienie pola trzeba będzie. No ale to zobaczymy, nie? Tamto jest dłuższe pole do siania, więc trochę troszeczkę sprawniej pójdzie. Nie będzie tyle kręcenia. Tak, chodzi o to pole, co jest tutaj przed drogą. To jest pole numer 4, dokładnie. Zrobię sobie te dwa poprzeczniaki na spokojnie. Jeszcze 30 będę sobie wałował dzisiaj. Być 14-18, a zaczynałem 14, chyba 5 odcinek. Nic na spokojnie, mamy jeszcze czas. No jak będzie posiane, to będzie widać, czy Żydy są zrobione, czy nie. Fajnie to idzie, fajnie. Tak jak mówiłem. No a w kolejnym odcinku... no właśnie, co w kolejnym odcinku? Skoro teraz będą się wywałowanie, no to w kolejnym odcinku wypadałoby... No nie no, siane kosy nie no, bo dopiero były, tak. Ale w kolejnym odcinku by wypadało zrobić już... Właśnie nie wiem, czy będę zimę pokazywał, czy nie. Właśnie to się zastanawiam, czy będę zimę pokazywał, czy nie. Bo może bym ominął zimę? I bym pokazał... W sumie nawet nie wiem, co mogę pokazać w kolejnym odcinku. Myślę, myślę i nie mogę wymyślić. W sumie nie wiem, co mogę pokazać w kolejnym odcinku, serio. Pola mam pouprawiane. No kontraktów nie będę pokazywał, no bo to bez sensu. Czyli no serio, nie wiem co.
Chyba przeskoczymy już sobie do żniw. Tak mi się wydaje, że przeskoczy sobie już do żniw. No bo co? Bo ja nie mam co robić już w sumie na tej serii. Na tym roku już nie mam co robić, tylko na tym roku czekać do zimy, żeby sprzedać plony. I będzie kolejny sezon. Trzeba przydusić trochę te sezony do przodu tutaj, żeby dogonić sobie choćby Balerona, bo tam mamy 11 sezon. Tam mam 11 sezon, a tu mam drugi. No w sumie zaraz będzie trzeci. Ale serio, no nie wiem w sumie co mogę. Co mogę sobie tutaj ogarnąć na odcinku kolejnym. Kontraktów mówiłem, że nie będę wam pokazywał, no to bez sensu by było. No chyba żniwa już będą musiały być. Tak, będą chyba żniwa. Bo ja sobie przeskoczę zimę. Tamto, którym zimę wam będę pokazywał, no nie będę każdej zimy wam pokazywał, jak sprzedaję, bo to bez sensu. Kredytu nie mam na tej serii, więc tak się dosyć fajnie rozwijam, jak nie mam kredytu, bo mam chyba tylko 10 tysięcy. Na dobrą sprawę... O, zapis. Na dobrą sprawę mógłbym go zwrócić. Na dobrą sprawę to mogę ten kredyt oddać już. No. I elegancko. 150 kilo zostało. Amuli, synu, amuli. Zrobię tu jeszcze dwa poprzeczniaki i ogień na kolejne pole. No i dobra, zrobię w sumie. No tak, w kolejnym odcinku się widzimy na żniwach, no bo siana kosów nie będę robił, bo mam dosyć dużo siana. Czy siana to nie wiem, ale słomy na pewno mam dużo. Ale siana też dosyć dużo było. Ale przy okazji jeszcze zobaczę, jak to tu wygląda. No siana jest jeszcze. Więc jak jeden sezon odpuszczę sobie... Opatrz. No jak jeden sezon sobie odpuszczę siane kosy, to nic się nie stanie. Więc tak zrobimy. No, tak zrobię, że odpuszczę sobie siane kosy i będziemy się widzieć na żniwach. Prawdopodobnie ostatnich żniwach Bizona ZO56. No tak na dobrą sprawę to... Na dobrą sprawę to po zimie już bym mógł sobie kupić. Sobie już bym mógł po zimie kupić Bizona nowego. Powiem, to są dwójce, nie będę tutaj zmieniał biegu. Bo tutaj będzie rzepak. Oczywiście ja tego dzisiaj nie zawałuję, bo nie ma takiej opcji. Tych dwóch pól nie zwałuję na pewno, ale jedna na pewno. Jakieś pole jedno zwałuję. To nowe prawdopodobnie, no bo tutaj to jest, może powiedzieć, że stare pole. Czy no stary, no. No od początku gry te pole mam, a tamto to jest dopiero kupione, więc... Mówię, jak na sezon jedno pole... W sumie teraz kupiłem pole i łąkę, to tak jakby dwa, tak? A ile wszystkich numerków? 70... 80 chyba jest numerków. To co, 80 lat ja mam tu grać? Nie, nie. Za dużo. Ale to wiadomo, to teraz tak wygląda, że jedno pole na sezon. Ale później to wiadomo, jak już będę miał trochę większe maszyny, to już jeśli inaczej to będzie... To już będzie inaczej żyło, będę miał większe pieniądze i będę mógł... sobie w sezonie więcej pozwolić, na przykład na trzy pola jakieś małe, albo jedno wielkie na przykład. A będzie taki sezon, na przykład żadnego pola nie kupię, a potem na kolejny sezon trzy pola, albo coś takiego.
No, rozumiem to. Rozumiecie, wiem, że rozumiecie. No i dobra, lecimy z tym. Z tym siewem rzepaku. A chcę zobaczyć. O, 20 minut odcinka. No tak, akurat zaraz będzie zmiana. I zaraz będę sobie wołował tamte pole jedno. Tylko tamto sobie zwołuję, tego już nie będę wołał. Resztę sobie wiadomo, poza odcinkiem dosieję te dwa pola. Te dwa pola zasieć to będzie szybko raczej. No to będzie, ja wiem, 20 minut z wałowaniem i będzie zasiane. Będzie zasiany, zwałowany i będzie czas przewijany. No i tak to będzie. No Felsbrun, co tam jest Felsbrun? Sprzedaż. Felsbrun to jest przewijanie czasu do żniw, do siewu. Do wiosny, więc tam też zajdzie pół godziny, zanim ten czas przewinę. Więcej w sumie, nawet godzinkę, bo tam trochę dużo mam do sprzedaży tych plonów. Coś nie wyrabia. Co ja to mam do zrobienia? A, okulary. Dobra. Okulary, chyba koszulki tam były. Nie! Ale głupotę zrobiłem. Bo chyba klikłem, że wszystko. Dobra, nie wiem co zrobiłem. Coś klikłem. Ale nie wiem co. Coś klikłem na telefonie. Nie wiem, czy te mi gry nie rozwali. Zobacz. Ale dobra, fajnie się. No widzicie, już pół pola zasiałem. Oleleje teraz też, zajebiście. Dobrze, ja na ten rower jednak nie poszedłem, nie? Tak się cieszę, że na ten rower nie poszedłem. Nie no. Dobra. Muszę zrobić tak. Dobra, bo się kurde zajmuję grą na telefonie, a nie tutaj odcinkiem. Właśnie nie, chyba zrobię sobie jeszcze jeden pasek i sobie zostawię. I dokończę poza odcinkiem się, bo trzeba coś na miniaturkę mieć tutaj. A jak nie, to na innym polu ci miniaturkę zrobię i tyle. Nie, dobra, sieję dalej, sieję dalej. Bo tutaj starczy na rzepak starczy, ale jakby to była pszenica, to już dawno by mi zabrakło. Niby 52 nasza ma na metr sieje. Więc trochę przedłużało. No chyba, że ta ziemia tyle wymaga, no to. No to wtedy ok. Dawaj, 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 dawaj. Buty nie wyrabiają, buty nie wyrabiają. No i dobra, trzy przejazdy zostały i będzie zasiane. Tak, trzy. Powinna. No. Jeszcze trzy. A może wezmę na dwa razy, zobaczę. Ale raczej bym nie liczył, żeby na dwa razy to wezmę.
No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Może wezmę, może nie. Oczywiście lepiej, żebym wziął, tak? A się rozpadało fest. Czyli tak jak mówili, że w sobotę będzie lać, no to leje. Dobra, odbiór. Dwa przejazdy, no kurde. Może być ciężko. No będzie chyba lekki żyd przy miedzy. Tak coś czuję. Na pewno będzie żyd przy miedzy, no bo kurde. Przecież ten siewnik nie jest taki duży, żeby to naraz zagarnąć. Jakby miał 4 metry, to bym zagarnął. No kurde, no będzie lekki żyd. Nie podoba mi się to. Albo i nie będzie. Nie wiem, ale... No tutaj trochę tak jakbym więcej siał. Nie wiem. Dziwna sprawa. Bo tamto... Nie wiem, to tak... Tu u góry jak zaczynałem siać, to tak wyglądało, jakbym tego nie miał wziąć. Ale jednak niby łapie. No, mówię, takie zasianie tamtych dwóch pól i zwalowanie to jest myślę, że max pół godzinki. Ale dobra, niby zasiałem. No to co, czwórka na gospę i wsiadam w 30 szybko, tak? Żeby to zwałować. A potem jak będzie zwałowany, to wiadomo. To będzie koniec odcinka. Nie zmieniam tych biegów nawet, niech sobie jadę sobie na dwójcy, bo to blisko jest, więc... Tutaj jak będzie wałowanie 5 minut trwało, no to... To będzie 5 minut, tak? I tyle. Dobra, do wałów. Idę szybko do 30, także ci każdym moim ciągnikiem odejdzie, dlatego dobrze sobie ułożyłem to. No dobra, to jest opuszczone. Na szóste będę sobie wałował. Czy tak wiem, że on takiej prędkości nie wymaga. Dobra, pojadę na to nowe pole, tak jak wam obiecałem. Dobra, pierw poprzecznik sobie zwałuję, a potem zobaczę jak to będę wałował. Może na skos jakoś, ale chyba tak jak jest ściany. Tak w sumie się powinno wałować, tak jak jest ściany, tak powinno się wałować. Elegancko to idzie. Zrobię te trzy poprzeczniaki, żeby mieć pewność, że na pewno się zmieszczę z nawrotem. Teraz tego Żyda trzeba tutaj jakoś zwołować. No i dobra, ładnie jest powołowany. W sumie, nie no, przy środek nie będę się przecinał, bez sensu. No i dobra. Więc teraz login tutaj. No raz, dwa to zwałuję i będę kończył, czy niech mnie też nie będę przedłużał. Tutaj jakoś ładnie sobie ten poprzeczniak jeszcze muszę zwałować na dwa razy. No i wtedy będę sobie kręcił w miejscu i zobaczycie jak to szybko będzie szło to wałowanie.
Bo wałowanie to jest fajna robota. Niby te 3 metry, 3 meterki wały, ale prędkość robi robotę. I przede wszystkim to, że nie muszę się zatrzymywać z wałami. A dobra, w sumie na ta 4 zrobię poprzecznik. To jest to, no bo w silniku tutaj trochę dłużej zeszło, bo musiałem... Bo musiałem cofnąć, tak? A tutaj z wałami, no wiadomo, się z wałami się nie cofie, tylko się ma je opuszczone i się kręci. Więc to jest fajna robota. Spodobało mi się wałowanie, no bo na Hoyt-Bajeronie to trochę schodzi to wałowanie. Tylko, że tam już wały 12-metrowe są, tak? Czy już, chyba dopiero. Tam już powinno być 24 metry wały. Skoro na dwa sieje, 30-metrowe, na dwa siewniki sieje, to mam 30 metrów. No to wały już duże też by się przydały. Bo siewnik nie wymaga tyle końca wały. A wiadomo, że do siewnika to sobie znajdę. Ten, na przykład tego mojego klasa bym sobie Arion... Axiona, sorry. Bo Arion nie da rady. Axiona bym sobie wziął i masę, ja tak jak w poprzednim odcinku wziął masę i tyle, tak. I sobie z siewnikiem da radę, a z wałami to bym sobie zapewnił Holanda, bo jestem silniejszy. 24 metry naraz by wałował i to by szło. Teraz też mam 24 metry wały, ale z dwóch, na dwóch, tak? Byłem 2 razy 12, o może tak. O i patrzcie jak to, no właśnie ja tu mówię, że to szybko idzie wałowanie, bo zobaczcie ile zwałowałem przez tą chwilę. Ja mówię, jak te poprzeczniaki wyrobię z wałami, to wtedy już długa, prosta i to idzie. Fajnie się wałuje, fajnie, ja lubię wałować. Na tej serii akurat lubię wałować, bo to fajna robota jest. Oby jak najdłużej takie wały miał. A potem wiadomo, jakieś większe się kupi, tak? Potem już większe wały na pewno wjadą, bo muszą, będą musiały. A na razie te 3 metrowe starczą. Te 3 metrowe starczą na razie, no bo to jest początek serii, no to ile to mam? Nie za dużo, nawet nie wiem ile rzepaka zasiałem, bo chciałem zobaczyć, a zapomniałem. Dobra, niech to zrobi ten zapis. Pod escape'em sobie zacząć, w sumie mogłem iść do czwórki i to samo bym miał, ale... Gdzie to jest? Hektar niby zasiałem rzepaku. Z tego hektara to za dużo rzepaku nie będę miał. No, obrobione hektary, obsiane... A, nawet nie. A, bo kurwa trwałem. Tu widzicie, 90 arów zasiałem. 90 arów zasiałem rzepaku. No okej. Okay. Skoro gra tak mówi, to tak musi być. Dobra, 4 minuty jeszcze do końca trwało. No i teraz jak mam tutaj na 4 poprzeczniaki zrobione, to elegancko się nie wraca. W sumie na 3 też będą radę. Bo 30 jest bardzo skrętna, więc... To jest super ciągnik do takiej rzeczy. No tutaj jest na 3, to już trochę gorzej się skręca. Ale jest też dobrze. O, jak tak sobie będę w kółko jeździł, to, będzie, to nie będę tego na to czuło, że tu jest 9 metrów, a tam 12. No ale ogólnie na 3 poprzeczniakach też się da nakręcić, jakby co. No widzicie, że ja tą 30 w miejscu nawracam. Pokażę wam to jeszcze na dole, tutaj od Filosa. Że ja nawrócę w miejscu. Nie będę musiał... I Żyda nie zrobię no, przy okazji. Bo to jest chyba najważniejsze, żeby Żyda nie robić. No, widać. Da się nawrócić, no bo 30 ma dobry skręt. I przede wszystkim 30 mi się dużo wygodniej jeździ niż tą 60. No bo ma lepszy skręt. Lepszy skręt ma przede wszystkim. Bo nie... Bo jak puszczę kierownicę, to ona od razu puszcza się, a w 60 to widzicie. Ja puściłem dawno klawisz, a jeszcze koła skręcały. Więc tutaj 30 jest bardzo dobrze zrobiona.
A siódemka jest coś powolne tam. Na raz. Nie, no dobra, na dwa razy to wezmę. Nie będę szalał. Na dwa razy wezmę i tyle. A tutaj jeszcze raz, bo tutaj trochę wyżej. Nie będę świrował pawiana i zrobię to na dwa razy i tyle. Dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka 36-minutowego. Na razie, cześć, pa, pa. A ja sobie jadę lwałować kolejne pole i kolejne dwa zasiać. Właśnie nie wiem, czy to teraz będę chciał, czy później. No właśnie, pomyślę. Na razie, cześć, pa, pa.